Najdrożsi Helu, Januszku, Zbyszku, kochany Józku, żyje z Pana Marysia. Kochany Józku, kochany Józku, kochany Józku, kochany Józku, moi drodzy, urodzin. Mój ojciec, Emanuel Korompay, urodził się w Budapeszcie. W 1914 roku został zmobilizowany do armii austro-węgierskiej. Stacjonował w twierdzy Przemyskiej. Tam poznał mamę, tłumaczkę języka niemieckiego. W kilka miesięcy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości otrzymał polskie obywatelstwo. Wstąpił w stopniu porucznika do Wojska Polskiego. Podjął pracę lektora języka węgierskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Był też kierownikiem Ośrodka Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Jest autorem pierwszego słownika polsko-węgierskiego i tłumaczem książek Zofii Kossak. Wybuch II wojny światowej zastał go w Budapeszcie. Natychmiast wrócił do Warszawy i zgłosił się do polskiego wojska. Bez wahania spełnił swój obowiązek wobec drugiej ojczyzny. Został skierowany do jednostki wojskowej w Przemyślu. We wrześniu ojciec został wzięty do niewoli sowieckiej. Zatrzymali ich prawie na samej granicy. Ojciec był tak zdenerwowany, że z wrażenia cały czas mówił tylko po węgiersku. Rosjanie uznali, że to szpieg i chcieli go rozstrzelać. Emanuel Korompay miał 3 córki. 20-letnia Marta zginęła we wrześniu 1939 roku pod gruzami zbombardowanego hotelu europejskiego. 22-letnia Elżbieta, łączniczka Komendy Głównej Armii Krajowej, aresztowana przez Gestapo, torturowana, w styczniu 1943 roku popełniła samobójstwo w celi więziennej. Ich matka Mieczysława, zmuszana do obecności przy przesłuchaniach córki, zginęła w Oświęcimiu. Emanuel Aladar Korompay w kwietniu 1940 roku został zamordowany w Charkowie w piwnicy NKWD.